teraz wystarczy, by Robbie Williams wykończył Garu. Jedna twoja decyzja i Celine Dion rozniesie Jennifer Lopez. Od ciebie zależy, czy Cookies z Borysewiczem uznają wyższość Balmu. Mick Jagger i chłopaki, czyli The Rolling Stones, Anybody's in My Baby, Piotr Zastróżny, kłaniam się, to jest środowe notowanie bitwy przebojów Radia Z. No ja tak pomalutku układam do siebie, dookoła siebie najnowszy debiutancki album Two Face, Sounds of the Root World, ogromnej ilości tego albumu dookoła mnie, zatem koniecznie chwyćcie telefony komórkowe, wyślijcie SMS o treści bitwa pod numer 7180 w trakcie tej najlepszej piosenki. Teraz będzie pierwszy pojedynek The Corrs, ich nowe nagranie Summer Sunshine i Westlife Mandy. Bitwa pod numer 7180. Facet to ma głos. Robbie Williams, bo o nim mówię, Something Beautiful, on walczył z zespołem Queen, We Will Rock You. Wyobraźcie sobie, że 94% waszych SMS-ów dla zespołu Queen, We Will Rock You, jutro w bitwie przebojów Radia Z. Za chwilę wiadomości o 8, potem tylko wielkie przeboje. W Radiu Z grać wam będzie Kuba Mędrzycki, na przykład Kate Ryan, des Enchanté, na przykład Susan Vega, Tom Zdiner i Electric Guitar z elektrycznej gitary. Koniec. Bitwa przebojów Radia Z. Cześć, przy mikrofonie Dominika Kasprzycka. I Piotr Lato. Piotrek Zastróżny zostawił nas tutaj samych, poszedł na kawę, chyba go suszy. No to poprosił, żebyśmy poprowadzili teraz bitwę przebojów. Co nas czeka, Piotrku? No, przed chwileczką walczyli Papa Dance z Sarah Connor. SMS-ki wpłynęły pod numer 7180, o treści bitwy oczywiście. I z tego, co widzę, 67% waszych głosów jest na Papa Dance. No, brawo. Proszę państwa. To właśnie ich płytę możecie dzisiaj wygrać, ale żeby mieć szansę ją od nas dostać, musicie wysyłać SMS o treści bitwa pod numer 7180. No właśnie, a za momencik pojedynek Die the White Flag z Natalią Imbruglia Shiver. Bitwa przebojów w Radiu Z. Komu podoba się piosenka i bardzo chciałby usłyszeć ją jutro ponownie, niech wyśle SMS-a z hasłem Bitwa przebojów na numer 7180, koszt złotówka i 22 grosze. Robin Gip teraz. Bitwa przebojów Radia Z. 7180, na ten numer należy wysyłać SMS-a z hasłem Bitwa, jeśli na antenie pojawia się wasza ulubiona piosenka. SMS kosztuje złotówka i 22 grosze, a teraz walczy polski zespół PIN i uśmiechnięty Garu. Kogo wybieracie? Następny singiel Kombi to właśnie ta piosenka, już ci nie wybaczę, podobała się. Kombi także w trasie będą w Jaworznie, w Nowej Słupi, w Mościbrodach, no ale niestety chyba nie osłuchaliście się za dobrze z tym utworem, dlatego że u nas w bitwie przebojów Atomic Kitten wygrywają 63-37. Dziękuję za wspólną bitwę, było miło i było zabawnie. Czekamy na wiadomości TO 8. Bitwa przebojów Radia Z. No i mamy piątkowe, ostatnie w tym tygodniu i nie tylko w tym tygodniu, ostatnie notowanie bitwy przebojów. Od poniedziałku też będziecie wybierać swoje ulubione piosenki, ale już na nieco innych zasadach. No dobrze, ale tymczasem skupmy się na dzisiejszych pojedynkach. Jest kilka nowości. Są też kolejne dwa egzemplarze albumu duety Marie Claire, które także i dziś będziecie mieli okazję wygrać. Kuba Mędrzycki, witam ciepło i zapraszam na pierwszą parę tego wieczoru. Celina powalczy z Alizę. Ta pierwsza zaśpiewa nową piosenkę Tulesek Head de Tonką, a Alizę Mła Lolita. No i tradycyjnie SMS o treści bitwa pod 7180 podczas tej piosenki, która waszym zdaniem powinna wygrać. Alizę czy Celine Dion, bitwa na 7180. I to było, kochani, właśnie ostatnie notowanie bitwy przebojów Radia Z. Normalnie łezka i to nie jedna wokół się zakręciła pewnie, co po niektórym. Ale to nie do końca jest tak, że nie będziecie mogli głosować i wybierać swoich ulubionych piosenek. Jak najbardziej, w poniedziałek nieco nowa formuła naszej zabawy pod zupełnie nowym tytułem. Czuła lista, tak się będzie to nazywać. Zapraszam na pierwsze jej notowanie w poniedziałek po 18 w Radiu Z. Bitwa przebojów Radia Z.